Na 5 piętrze rano po prostu no, był bardzo dużo huk, tak? I najpierw wyleciały szyby, więc no, szyby w pierwszej kolejności i po prostu no, taki atak paniki, co się dzieje. Wyleciałam na korytarz, no i zaczęliśmy uciekać na dół, ale no, wybuch gazu chyba na dole tutaj na parterze nie był. Mieszkało takie młode małżeństwo, niedawno się wprowadzili, więc no, nie wiem, czy tam się coś nie stało, czy ktoś... No ale to mówię, to są takie domysły, więc... No ogólnie jak się schodziło z 5 piętra, no to i winda gdzieś tam wciśnięta i gaz po prostu od razu było czuć, więc to było na zasadzie no, złapanie, nie wiem, ja złapałam telefon tak i wybiegłam. To było szybko po prostu, no ja wyleciałam na korytarz i po prostu krzyczę ludzie, co się stało i wszyscy zaczęli krzyczeć, uciekamy, uciekamy, bo to było takie wrażenie, jakby ten blok zaraz miał się po prostu całkiem złożyć, nie? To takie było wrażenie. Dzisiaj o godzinie 9:24 doszło do wybuchu gazu w budynku wielorodzinnym przy ulicy Darwina w Tychach. Na chwilę obecną mamy informację o 7 osobach poszkodowanych, hospitalizowanych do placówek medycznych na terenie Śląska. Jedna osoba, która odniosła najcięższe obrażenia, została przetransportowana lotniczym pogotowiem ratunkowym. Ewakuowano łącznie 20 osób, którym została zapewniona pomoc przez pracowników Urzędu Miasta Tychy. Te osoby mają zagwarantowane miejsce w bezpiecznym lokum, gdzie mogą zostać przetransportowane. Co widać za nami, prawda? Frontowa ściana została wypchnięta. No, generalnie budynek został mocno uszkodzony. Tak jak również widać, na pozostałych piętrach zostały wybite szyby. Tutaj przyjdzie nadzór budowlany, który będzie w późniejszym czasie określał, jak znaczne są uszkodzenia tego budynku. Miasto jest przygotowane na to, by zaoferować miejsce takiego tymczasowego zakwaterowania. W ośrodku interwencji kryzysowej mamy przygotowanych kilkanaście miejsc dla osób potrzebujących, więc właściwie w każdej chwili, jeżeli tylko wyrażą taką wolę, to będą mogli się tam zakwaterować. No a o tym, co będzie dalej, będziemy się zastanawiać w najbliższych dniach, bo w zależności od tego, czy ten budynek, czy ta klatka będzie udostępniona tym mieszkańcom, czy też nie, to będzie warunkowało dalsze działania miasta. Ewentualne poszukiwanie jakichś mieszkań takich tymczasowych dla tych osób, które tutaj mieszkały. Dostaliśmy wezwanie, na miejscu skierowano 6 zespołów ratownictwa medycznego, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wszystkie zespoły ratownictwa podjęły pacjentów. Na chwilę obecną jest to 7 osób poszkodowanych, którym należało natychmiast udzielić pomocy z tego. Część tych osób z powierzchownymi tylko ranami, jak wspominał pan doktor wcześniej, 2 dzieci, które trafiły tutaj na ligotę do szpitala z powierzchownymi obrażeniami. Jeden pacjent w ciężkim stanie odleciał śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala, do Ochojca. Miał poparzone około 80% powierzchni ciała. Dziś około godziny 11 do naszego centrum urazowego zostało przywiezione rodzeństwo w wieku 4 i 8 lat, które doznało obrażeń w wyniku zawalenia się ściany budynku po wybuchu gazu w Tychach. Dzieci są w stanie dobrym, obrażenia nie zagrażają życiu i po krótkiej obserwacji zostaną zwolnione do domu.